I tam w dali, proszę Państwa, jak zostawiłyśmy ten pałac kultury Stalina i Lenina, no to to wszystko, co żeśmy dzisiaj w Auchan-Voilà Park u zielonej chaty, proszę Państwa, tę prasę, to co przejrzałyśmy, no to wszystko dotyczy właśnie tej tu Warszawy. Akurat mamy, proszę Państwa, dworzec zachodni. To jest taki ładny budynek w stylu Socland. On miał być taki wielki, no ale proszę Państwa, Warszawa jest jeszcze większa i tych dworców jest też pełno. To sekunda, Państwa słyszą jakieś słowa obraźliwe. Kurwa, 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 kurwa. No to przecież my tylko powtarzamy to, co jest mówione. Także proszę się nie obawiać, my też nie wpadłyśmy w pijaństwo czy w jakieś takie inne rzeczy. Ale u nas na przykład tutaj na Konopczyńskiego 4 w Warszawie przecież i polonistka wrześniowska chodziła po lekcji z butelką wódki, proszę Państwa, którą wyjęła z zafirany okna. Także pokazywała tę butelkę. Tutaj też okaszlnęła żebraczka katolicka z wodami poszła. Państwo widziałyście. Proszę Państwa, Mirosława Wrześniowska, wspaniała polonistka i dyrektorka, wicedyrektorka szkoły, proszę Państwa, psycholożka, wspaniała kobieta i prezentowała te wasze kaszlące dziady mickiewiczowskie. No to przecież to jest Bóg, honor i ojczyzna. To jest charakterne, to nie jest jakaś obraza, no broń Boże. Na grobach jedzą, żrą jeszcze i do dzisiaj. No, a jeżeli są to, proszę Państwa, cygano, żydo, dziadogady katolickie stołecznego miasta Warszawy, to jeżeli chodzi właśnie o ten zlepek, to biorąc pod uwagę całość, ten zlepek na grobach żywe. Także proszę patrzeć się na całość i nie obrażać się z byle powodu, bo gdybyśmy się tak mieli obrażać, proszę Państwa, z byle powodu, to obrazilibyśmy się, proszę Państwa, tego, że z tego powodu, że Jezus powiedział, kto nie będzie pił Jego krwi, nie będzie jadł Jego ciała, nie będzie miał życia w sobie. To my tylko chyba jako jedyni świadkowie Boży, Jehowy, pijemy tę krew, czyli poznajemy Jezusa Chrystusa, poznajemy prawdę, zgłębiamy wiedzę tę, którą Jezus przyniósł, jest zawarta w Piśmie Świętym, proszę Państwa. Także my jesteśmy też oskarżani jako święci, świadkowie Boże, że my jako te pijanice krwi, bo oni myślą, że świadkowie Jehowy raz do roku to się gwałcą i raz do roku krew piją. Głupcy. No bo to są te typy dosłownie myślące, proszę Państwa. Gdyby Jezus Chrystus miał się tak wszystkich bać, no to przecież nie poszedłby głosić. Gdyby Jezus, proszę Państwa, tak się bał wszystkiego, to nie poszedłby w ogóle i nie głosił, ale właśnie prawdę głosił. Jeżeli chodzi o tę prawdę, to nawet i przykra prawda, no to warto ją głosić, nie bać się tych kichająco-kaszlących żebraków katolickich stołecznego miasta Warszawy. Oczywiście, że nie jest tutaj Anglia, Ameryka, Białystok. Oczywiście, że Auchan, zielona chata, to nie jest Anglia, Ameryka, Białystok. A że po Warszawie jeździmy, proszę Państwa, wizytujemy jako firma Google różne miejsca podczas tych trzech dni świąt, no to widać. Taksiarza i z lotniska, proszę Państwa, dworzec zachodni w stylu Socland. Policja tam z tyłu, proszę Państwa, sprawdza jakieś samochody. Nawet widać tutaj przez tę kamerę, proszę Państwa. A na centralnym, proszę Państwa, to ja widziałam sama taki przykład, że do człowieka podchodzi policjantka z policjantem. Czy pan chował za pazuchę flaszkę? Czyli, proszę Państwa, no policja to na centralnym nie wolno, na dworcach nie wolno pić, w miejscu publicznym alkoholu nie wolno pić. Ale chodzi o tę taką podejrzliwość, że policjantka rzekomo widziała, że człowiek za pazuchę wkładał flaszkę. I tu jest problem, że proszę Państwa, taka niesamowita podejrzliwość, czyli proszę Państwa, widły robi się z igły, ze szpilki, jak to my mówimy. Także proszę występy szpilki oglądać. Zapraszamy serdecznie do mądrości, do filozofii bożych, do mądrości bożych z Biblii. To pijaczki, o. To pijaczki. To przedwczoraj, czy kiedy to z tymi kubułami, proszę Państwa, jakieś kawy, tu zaparzają kawę i o tej jasnej kurce i tam poszli na te perony, proszę Państwa. Policja oczywiście podjechała. I się śmiali wszyscy z rachodów.
A tu już TVN z Litwy jakichś takich ludzi reklamuje. Witamy Państwa. Tutaj też w Warszawie śledzikują i ich akcenty stawiają. Także no nie ma optymalnej mowy, wymowy dobrej, proszę powiedzieć, w katolickiej Polsce. A międzynarodowa gra Snowdena, proszę Państwa, czyli że on, proszę Państwa, te klocki. No tutaj też, proszę Państwa, że ktoś mógłby się obrazić. To więc mówię, proszę międzynarodowo, proszę na to się patrzeć całościowo, a nie gorszyć się z byle powodów. Także nie powinien się ten Grzegorz obrażać, że tu są jakieś pijanice na wernicarz, przychodzą pijanice wina. Tylko z tego powodu, że jemu się nie udało powiedzieć, bo on powiedział, że Armagedon w roku 1999 nastąpił. Ja mówię, że to nieprawda. Przecież Armagedonu jeszcze nie ma, jeszcze będzie. Jezus powiedział, że o tym dniu i godzinie ani Jezus, ani aniołowie, ani nikt nie wie. I on się obraził, ten Grzegorz, i mówi, że to jakieś pijanice z obrażaniem. Ja mówię, niech on Boga lepiej nie obraża i niech kłamstwa nie mówi, bo lepsza przykra prawda niż kłamstwo właśnie. Wspomnienia Tadeuszu Mazowieckiego. Także na Mazowszu to Kaszlą to dziady katolickie, ale zapraszamy do Angloameryki Białystok stąd. No bo tutaj widzimy, że to nie jest Angloameryka Białystok. W Angloameryce Białystok na antresoli to jest przynajmniej seks shop. Tam są ludzie szeroko pojętni, tolerancyjni. Ameryka to Ameryka, nie? A Polaczki to z byle powodu się obrażają, że są co? Inwigilowani. Nawet Merkel się nie obraziła. A wy co? Tam, kochani, o tym Snowdenie mówili, wiesz, teraz o czymś jeszcze innym, teraz o Mazowieckiego pochowali już, wiesz, piękny Mercedes, czarne samochody, to dopiero teraz przy śmierci możemy się popatrzeć na ten, no. Także, ale ty masz ładny ten kapelusik. Poważnie.